Hej, hej, moi drodzy, witam w kolejnym odcinku City Skylines. Właśnie tak sobie patrzę na to miastko i widzę, że teraz przyłożyłem tu więcej firm, więcej ruchu. No i powiem wam tak, to się korkuje, to jeszcze teraz nie widać, ale za chwilę zobaczycie za chwilkę, jak tylko ruszą do pracy. Aha, ropa, mało ropy, właśnie. Już są problemy z dostawami i tak dalej. Wiecie co, tu nie ma się co oszukiwać, ale tu potrzebujemy drugiego połączenia. Jestem pewien, że tutaj będziemy potrzebować drugiego połączenia i to takiego, które pozwoli nam połączyć się tu z tą drogą dowożącą, czyli z autostradami, jak i też z drugim brzegiem, żeby odciążyć to połączenie. I tak samo tu w tym miejscu będziemy przeprowadzali jeszcze jedno po takie połączone. Jedno połączenie, myślę, że to zda egzamin. Na razie trochę zostawię tutaj ten mieszkańców samym sobie, tym bardziej, że widać, że na razie to jest wszystko ok. Nie potrzebują aż tylu mieszkań, bardziej potrzebują zdecydowanie i dodatkowych miejsc do handlu i przemysłu. A tego nie zrobimy, jak nie udrożnimy odrobinę drogi. Dobra, wiecie co, zabieramy się do roboty. Mam nadzieję, że pójdzie mi to w miarę szybko, ale no wiecie, nie jestem jeszcze taki biegły. Znaczy, cały czas mam wrażenie, że mi to idzie jak krew z nosa, no ale dobra, to już nie jest problem wasz, tylko mój. Mam nadzieję, że będę sensownie to jakoś w stanie ogarnąć, tak że będziecie jeszcze chcieli w ogóle to oglądać. Zobaczymy, czy dwuliniowe? No spróbujmy, taki malutkie rondo tutaj zrobię, bo chcę puścić. Już powiem wam, o co chodzi. Aha, jeszcze w ogóle podejrzałem od Maro. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, czy tam jest jakiś inny skrót, czy jakoś inaczej ten skrót się wymawia. Od mojego widza, jednocześnie też YouTubera, który nagrywa filmiki City Skylines, właśnie u niego podejrzałem to przepuszczenie tej drogi pod spodem z bardzo fajnym takim połączeniem z małymi rondkami tutaj. Zobaczymy, czy one się sprawdzą. Czy to faktycznie będzie odpowiednie, czy nie będą za małe dla tego ruchu, który tutaj się wygeneruje, no ale to zobaczymy. 4, nie, 3, 3. Chcę takie małe, właśnie takie malutkie rondko. Zobaczymy, czy ono się nie utopi w tej swojej maleńkości, bo to też się może tak zdarzyć. To, a nie, halo, tutaj na wierzchu musimy ciąć. Tu będziemy cieli po górze, o tak jest. Dobra, i teraz tak, no autostrada nie, no to musi być dwukierunkowa, no to to wbijamy się na wprost. I teraz tak, najlepiej by było od razu, bo tu mamy mało miejsca, więc od razu spróbujemy zejść. Da radę? 6U, tak, 6U, no dobra, dało radę, okej. 6U, no i tak, i teraz właśnie się zastanawiałem, jak to puścić. Tutaj na razie nie używamy pociągów, więc myślę, że wyprowadzę na zewnątrz to połączenie. To nie może być takim złym pomysłem. A za to tory. Tylko gdzie tu są tory? Bo ja nawet nie wiem. Nie do końca wiem, gdzie ja tutaj mam tory. Bus lane. W transporcie będą? Duże drogi. A, to jeszcze są duże drogi. A. Patrzcie, to ja nic nie wiem, co ja mam. Ja mam takie fajne. O kurde. O kurcze, zobaczcie, parking loty. Dużo fajnych rzeczy ja tutaj mam, o których nawet sierota ze mnie nie wiedziałem. No dobra. No cóż, tak to czasami bywa, jak człowiek jest mało rozgarnięty. To jest metro. To są chyba pociągi, nie? Pociąg. Tory kolejowe. O właśnie. O, to stacja. Jak ja bym chciał. Same tory kolejowe, to gdzie to budujemy? A to jest ciekawe. Dlaczego ja nie mam. Chyba muszę pobudować sobie jedną stację, tak? Tak po prostu, żeby mieć możliwość budowania torów? Czekajcie, zaraz sprawdzimy. No dokładnie. No nie pomyślałem, że to będzie taki numer, ale dobrze. Najważniejsze, że mamy tą stację, to mogę pobudować. Bo wiecie, co chcę zrobić? Chcę po prostu tutaj ten kawałek torów puścić po prostu pod ziemię. Nie, mogłem w górę, ale pomyślałem sobie, że pod ziemię będzie zbyt strome. No właśnie. Myślę, że
Możemy tak sobie polecieć. I tutaj, tu i w tą stronę, ile tutaj by było? 12, 12 chyba, nie? Zobaczmy, 10 i wyjście na zewnątrz. PageUp, czy się połączy? Proszę bardzo, elegancko się połączyło. No i dobra, o to mi chodziło. Tutaj na razie chyba zostawię to jak jest, tą stację, bo nie będę przecież na razie z niej korzystał, bo jeszcze nie do końca wiem, jak to z nią i co z nią zrobić. Nie przemyślałem jeszcze tej sprawy, ale teraz dzięki temu mogę sobie swobodnie tu u góry pobudować rondko, nie? Takie samo jak tam. Weźmiemy 2, 3, może 4 łuby było lepiej, byłoby większe. No, będę uparty i wrzucam te 3. Robimy naprawdę takie małe. Na razie wygląda to całkiem zachęcająco przynajmniej. No i dobra, i teraz zwyczajną już taką czteropasmową drogą powinno dać radę. Czekajcie, co ja tu zrobiłem? Aha, ja tu zrobiłem. Tak, no ale to może być, nie? Bo to jest szybka droga, tylko że ona ma po jednym pasie ruchu, nie? Nie wiem, czy to jest do końca też dobre. Może warto jednak by było wrzucić tu zwykłą drogę. Taką normalną 4x4. Tutaj co prawda mamy dwa pasy, ale to by mogło być, nie? Zobaczymy. Jak będzie mała przepustowość, to zamienimy to na zwykłą 4x4 i wtedy nie będzie, myślę, problemu, bo z dwóch pasów wjeżdżali na przykład mogli będą wjeżdżać na dwa pasy, no ale myślę, że to już na dzień dobry, chociażby w ten sposób umożliwi tutaj już przejazd. Zresztą widać, że już tutaj jeżdżą, odciążyliśmy tą linię, ale tutaj jeszcze to jest mało, moi drodzy, bo tak sobie wymyśliłem, że warto byłoby. Aha, tylko pewnie trzeba zachować coś takiego, żeby mi się rondo nie rozsypało, jak będę budował, bo chciałbym tu. No właśnie, jak to zrobić sensownie, co macie? Bo chcę zrobić tu zjazdy. I dojazdy do. Czekajcie, abyśmy wyłączyli. O właśnie, tu z środka. Miejsce zajęte, ale jakbyśmy anarchię włączyli, to pewnie nie będzie zajęte. No. Tak sobie wymyśliłem, że tutaj można by. Przecież na spokojnie gdzieś się podłączyć do drogi, nie? A to już nawet bez anarchii chyba tutaj wjadę, czy nie? Jednak bez anarchii nie, bo chyba jesteśmy ciut za blisko. No dobra, ale zobaczymy, jak to się uda z anarchią. Nie rozsadziło tutaj drogi za bardzo. No. Idealnie to może nie jest, ale działa. Zresztą zobaczmy w razie czego możemy tutaj odrobinę to, no właśnie, poprawić. Nie ma to jak M i Move. Teraz drobinę tutaj wygniemy. No, miała się wygiąć. Tu odrobinę tak. I teraz mamy piękny, dobrze myślę, piękny zjazd w tą stronę. No, to już będzie nieźle. I teraz tylko teraz tak, jaką długą tutaj my drogę żeśmy wymyślili. Będzie jakieś 23U. No, ciekawe, czy mi się uda powtórzyć ten sam numer po drugiej stronie. Jakoś to leciało tak, nie? Że to budowaliśmy tak. Tutaj potem szło wzdłuż tego. I gdzieś tu chyba dobijaliśmy się. No tak to nie zadziała, nie? Tak to na pewno nie zadziała. Nasz pomysł był niezły. Pomysł był niezły, ale trzeba teraz włączyć. Za mało. Dobra, i myślę, że tak, tylko zdecydowanie w drugim kierunku muszą jechać tutaj auta. Właśnie, w tym kierunku. O, i teraz już będzie ok. No, oczywiście
Mówy tutaj się przyda, żebyśmy troszeczkę odsunęli jednak tą drogę. Zrobimy ją bardziej na okrągło, nie jakąś kanciatą. No i myślę, że teraz całkiem nieźle to wygląda, nie? Oczywiście strasznie duże to wyszło, ale mam nadzieję, że nie jest to złe. Dobra, teraz jak to usunę, czy się coś stanie? Nie. Czyli utrzymałem kółko, że tak powiem, tak jak powinno być. No i dobra, tak może być, okej. O, ale tu śniegiem zasypało, nikt tu nie jeździ, nie odśnieża. Trzeba będzie postawić chyba kolejnych odśnieżaczy. Tak, ile zobaczcie, ile potrzebują przemysłu! O matko, to na co? No, biurowe, no to nie będzie robić, no pewnie bezrobocie duże, jest 18%. O kurde. Panie, toż to ogromne to. Ale my mieliśmy tu przenosić ten przemysł, no to zaraz będziemy zrobić tylko bez dróg, to ja tu nic nie przenoszę, bo mi to wszystko utknie. Dobra, i teraz najlepszy numer. Najlepszy numer jest taki, moi drodzy, że ja muszę. Co ja muszę? Ja muszę tutaj podłączyć drogę. Ej, to będzie zabawa. Myślę, że skrócę sobie tą drogę. Nie wiem, czy to zadziała. Chyba nie będzie miał problemu. Mam nadzieję, że dojadą te ciężarówki. Tak jak miałem dojechać. No i dobra, i teraz zrobimy tutaj ten sam numer. Że ja sobie tutaj postawię w tym miejscu po kawałku drogi, żeby mi się pewnie to rondo nie rozleciało, bo jak zacznę tutaj kombinować, to pewnie tak będzie. I standardowo rampa. Ale bez snapa, bo musimy się. O! I teraz już może być. Spróbujemy bez anarchii. Jakoś tak sensownie. Nawet nieźle, to potem poprawimy oczywiście te zgięte miejsce. Dobra. Aha, tutaj bez anarchii raczej nie pójdzie, jak pamiętam, właśnie, bo to musimy wyprowadzić. Dobra. Jakoś to było. Chyba trochę nawet za długie mi to wyszło. No, chyba nawet na pewno. Pamiętam, wygląda na to, że tutaj jest krócej. Dobra, o. I teraz możemy. Nie możemy. Nie możemy, bo to było też proste, moi drodzy. Właśnie, to było też proste. I to gdzieś tutaj sobie, o. I teraz dopiero wbijaliśmy. O. No, gdzieś tak, tylko no. Standardowo w drugą stronę. To wszystko w drugą stronę, moi drodzy. Bez anarchii nie da rady, tak? No, teraz dało radę. No i oczywiście, żeby się nie bawić, to trzeba to teraz trochę poprostować. Nie pauzy, tylko. Tylko tak, tutaj na pewno. O, właśnie, tak to postawimy. Tutaj też troszeczkę ten. Kąt łuku tu się wymieni. Możemy nawet zrobić głębszy łuk. No, powiedzmy, że to tak, ale osobiście faktycznie może zmieńmy to, odsuńmy to odrobinę, tak jak było. Jakoś tak. Tutaj chyba szło bardziej. O właśnie, to chyba jakoś mniej więcej tak przebiega. Zresztą tu jeszcze tak naprawdę nie poprawiliśmy tego do końca. Bo mamy cały czas tutaj jakiś taki nieładny. Dobra, teraz już to lepiej wygląda. No i moi drodzy, tak to właśnie sobie wykombinowałem takie małe podłączenie. I drugie zrobię dokładnie tutaj to samo. Nie wiem, czy będziecie to chcieli oglądać, ale wydaje mi się, że. Zrobię to, powiedzmy, poza, nazwijmy to, wytnę to potem, żebyście już drugi raz tego nie oglądali. Wtedy będziemy mieli moment i chwilę czasu na to, żeby w razie czego przenosić już tutaj ten powoli przemysł i zastępować go biurami w tym miejscu. Zobaczymy, jak to się uda. Miejmy nadzieję, że
te właśnie ronda tu wytrzymają, bo jednak ruch tu jest spory. Ale zdecydowanie odciążyliśmy tutaj tą arterię. Teraz tutaj na pewno wzrośnie trochę ruch, ale z drugiej strony, o, gdzieś tu śmieci się nie wyrabiają. A jest ok, tylko. No właśnie, jest ok, tylko śmieciarze nie dojeżdżają. W ogóle i nie tylko śmieciarze, gdzie tu są drogi? Rany. Co tu się dzieje? Śmieciowisko, znaczy ten, śniegowisko. Ile śniegowisk mamy? No, niby wszędzie dojeżdżają, ale tak jakoś nie widzę, żeby się idealnie to. Nie? Tutaj proszę, zaśnieżone. A tutaj to akurat może być, bo to są przejścia dla pieszych, ale tutaj nie dojeżdżają i mają problem z dojazdem. O, tutaj coś jednak jeździło, ale głównej drogi nikt nie odśnieża. No rany. Masakra, nie? Przydałoby się faktycznie jeszcze jedno takie ustrojstwo tutaj. Wielkie to to jest. Hałasuje to strasznie. No nie lubię takich rzeczy, bo to troszeczkę wkurzające są. Ale może tu wrzucimy, co? Tu jeszcze się mieści. Dobra, dodajmy jeszcze jedno miejsce ze składowiskiem śniegu. Miejmy nadzieję, że 11, no wszystkie pługi jeżdżą. Widzicie, czyli jednak, owszem, dużo tego mamy, 20%, 8%, no, załadowania nie ma, ale pługów potrzeba więcej. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda w finansach, bo może po prostu budżet, wystarczy trochę zwiększyć. No mamy 100%, zobaczymy, dołożyliśmy jeszcze jeden. Dobra, a ja zajmuję się budowaniem kolejnego przejazdu. Myślę, że tutaj możemy wrzucić to tu w tym miejscu, nie? No, jakoś tak będzie w miarę wpasowane. Nie wiem właśnie, czy będziecie ze mną to podglądać, a może zostawię. Jak ktoś będzie miał ochotę, to sobie obejrzy, jak to nie będzie miał, to sobie po prostu przewinie. Teraz już będzie to trochę szybciej, bo mniej więcej już wiem, jak się buduje i co chcę zbudować, jak to wychodzi i że to daje radę, to też potem od razu zupełnie prościej to wszystko idzie. O, nie? Od razu poszło. Dobra, no i teraz tu niby National Road, tylko teraz czy ona się od razu page down da radę tutaj? Da radę. Ale bez anarchii na przykład, czy dałoby radę? Nie dałoby rady. No to będzie anarchia, będzie trochę stromo, ale przeżyje. Myślę, że to przeżyją. Tu wyrzucimy anarchię, ale nie wyrzucimy, bo brakuje, no dobra. Nie wiem, czy nie przesadziłem, dobra. Tu. O, odległość jest w miarę podobna. Dobra, wracamy do... Nie wracamy, bo teraz głupio zrobiłem, że znowu mam problem... A nie, jak już raz mi pozwolili budować tory, to już potem mogę. No dobra, no to jak już tak mogę, to ja sobie raz, dwa i trzy kawałki tych torów wyrzucę. A tu sobie page downem pojedziemy, ale bez anarchii, tak żeby wszystko było... OK, 6, 7, dobra, do środka. Page up. 7. I chyba się połączymy, nie? Trudno mi powiedzieć, bo jest tak ciemno. Ech, te nocki są fajne, ale nie, co ja to zrobiłem? Co ja to zrobiłem? Przecież to tak nie tu, przecież tutaj to musi być. No właśnie, tutaj to musi być jeszcze pod ziemią, żebym mógł spokojnie. Teraz ile tutaj tego podziemia jest?
14U, o, widzicie, od razu lepiej. Po prostu, to tak zacwaniaczyłem. Zacwaniaczyłem, chciałem być sprytniejszy niż gra, ale niestety to się tak nie da. Dobra, 14. I teraz możemy się wychodzić sobie na zewnątrz. Dobra, o to chodziło. No i teraz standardowo wracamy do budowania naszego mini ronda. 3. Ty głąbie, no. Ale jestem. Okej, dobra. Musicie przyznać, to było niezłe. To było naprawdę niezłe. Rany, rany. Page up. Jak to będzie? Mniej więcej tak, nie? Powinno być ok. Ale to sobie wymyśliłem. Mistrzostwo to było normalnie. A najważniejsze, że się udało. Dobra, i tutaj już zwykłą czwórką wylecimy tutaj. A tą jedną poświęcimy te zakłady. Nic im nie będzie. Tutaj nawet pozwolę sobie te dwa maleństwa to w ogóle wywalę, żeby się tu nic nie pamiętało. Dobra. Czyli mamy tu już dodatkowe połączenie. O, od razu ożyło. Proszę bardzo, no i teraz jeszcze tylko muszę zrobić te pseudozjazdki. A żeby to zrobić, to pewnie muszę tu faktycznie jakąś. Dlaczego to? A, bo to. Nie, no dobrze jest. Ja chcę 90 stopni. Co to jest, że nie mogę? O, jest 90, było, widziałem, widziałem, nie oszukuj mnie. Nie oszukuj mnie, komputer, nie oszukuj mnie, ja widziałem. Ale mnie wkurza. Dobra, to wyłączę, to pewnie będzie 90. No nie jest 90. Widzieliście? Widzieliście go? Sobie wymyślę. 89. 90. Kurde, no było, no. Ile muszę zrobić? O, było, było, było. Dobra, trochę długi, ale dzięki temu mam 90 stopni. Nie wiem, dlaczego nagle tutaj po tej stronie się te 90 stopni nie chce zrobić. Tylko jakieś takie komplikacje wielkie robi. Dobra, teraz powinno być cacy. Ale jak sami widzicie, cacy to tak optymistycznie poleciałem z tym cacy. Bo tutaj mamy mało miejsca. To jest naprawdę niewiele miejsca. No. Żeby to się udało, ale chyba w ten sposób damy radę. Nie, no teraz to przesadzone. Trochę za blisko chyba podjechałem. No właśnie, jak to teraz ustawić, nie? Bo to by można było tutaj też to troszeczkę chociaż zrobić bardziej ludzkie. dobra, niech tak sobie zostanie. No i dobra, tak by mogło być. Tutaj może też sobie tak zostać. Co prawda ten dzyndzel to mnie troszkę denerwuje w tym miejscu. Ale możemy go odsunąć, nie? O. Bardziej prosto.
Mocnie odsunięte. No dobra, zobaczymy tak. Co można z tego jeszcze zrobić? Na przykład to. I oczywiście w drugą stronę ustawić nasze drogi. Będą już nam tutaj na pewno zasuwać samochody, to szybko. No dobra. Takie oto pajęcze połączenie. Dobra, wyrzućmy to. I spróbuję zrobić dokładnie to samo tutaj. Ciekawe. No i znowu jest to, widzicie? 89, 90 się nie chce zrobić, kurde. A, było. Jak było, to jest szansa, że postawię. Dobra. Może to przez to? Nie, to też. Wszędzie gdzieś się teraz słapuje, to już w ogóle. 80, no. No wiecie co? To jest niby 90 stopni, ale tutaj mi pokazuje, że jest i na inne 90, nie? O, czekajcie. No nie dadzą postawić tego. Dobra. Jest. Już myślałem, że nie dadzą nam postawić. Dobra, może stąd po prostu wyjedźmy. Wiem, że to nieładnie będzie, ale. Ale może zadziała. A nie, swapowanie, snapowanie, nie. Myślę, że tak lepiej. No i dobra, i teraz sobie tylko poprzesuwam M-kom i powinno być całkiem. Jak to zrobimy? W tą stronę? Takie odgięcie bardziej. No tak, to mogą w tą, bo będą bardziej zdecydowanie zjeżdżać. No to zrobimy znowu w drugą, nie? Bo będą zasuwać. O właśnie. Czy to pójdzie? Taki numer. Wróć. Nie chcę tu przestawiać całej drogi. No i dobra. Może nie jest idealnie, ale powinno działać. Teraz tych dróg trochę mamy. Myślę, że możemy spokojnie przerzucać. Przerzucać tutaj. Nasz, że tak powiem. A tu jeszcze jest ładne miejsce na. Popatrzcie, tu jest chyba jeszcze ładne miejsce na uprawę. A nie to, gdzie to są zasoby naturalne. Tak, to wiecie co? Może zrezygnujemy z tego śmierdzącego przemysłu i wszystko wbijemy w rolnictwo. Osobiście nie widzę tutaj problemu większego, nie? To jest jaka dwupasmówka czy jedna pasmówka? Co ja tu zrobiłem? Trochę mała tutaj jest ta droga. Dobra, przestawmy ją jednak na czwórkę. Będzie zdecydowanie lepszy przejazd. No i musimy i tak dalej pociągnąć tutaj. Sporo tego miejsca tutaj jest, widzę, na żółto zaznaczone, więc polecimy. Ile? 30 U? Ło, zaszaleliśmy trochę. I zrobimy Z20 w tą stronę. O, coś takiego. O, tak jeszcze tu nie mieliśmy, nie? 20. Jakbyśmy teraz stąd zrobili 30 do końca. O, właśnie. To może być interesujące. Dobra, taki schemacik.
Dorzucimy woda, jeszcze widzę, jeszcze tam gdzieś się dostępność wody, jeszcze gdzieś się ciągnie. Dobra, ale to weźmiemy sobie od razu ogrzewanie. Dobra, tu gdzieś będzie potrzeba. Tutaj. I tutaj. Dobra, po tej stronie byśmy mieli. Jeszcze na wszelki wypadek potem się. Ale jak już co, od razu podłączę. Dobra, wyłączę tą anarchię, bo to niepotrzebne przecież. Niech to leci. Tu i tu się połączy. I co jakiś czas. No właśnie, co jakiś czas będziemy potrzebować. Mogłem w sumie to bliżej zrobić, byśmy mieli bez tych dodatkowych. Ale i tak jest ładnie. Dobra. Możemy to ustawić na przemysł rolniczy. Oczywiście, że tak. Bo nie ma tu co kombinować. Miejsce jest idealne pod rolnictwo. Więc im dajemy. Możecie się rozwijać. No i w drugą stronę zrobimy podobnie. Proszę bardzo. I teraz tak, tutaj z takim odstępem? Nie, no jedno bliżej, nie? Wykorzystajmy potencjał na maksa. Dwa. Teraz stąd na 30 zrobimy. Stąd na 30, tu i tu. I teraz znowu tak. 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 I tak. No powiem wam, że myślę, że miejsca dla rolnictwa to teraz mamy pod dostatkiem. Nawet zrobię go więcej, bo będę planował to, co, znaczy będę chciał zrobić to, co planowaliśmy do tej pory, czyli zrezygnować z tego śmierdzącego przemysłu tutaj i powoli przerabiać go na biura. Popatrzmy, jak my to mamy. Czyli tak, zaczniemy od czyszczenia tutaj tego. Wiem, że ludziom się to nie spodoba, bo to kurde pracę im zabieramy. Ale trudno. Tutaj w razie czego firmy się pojawią. Poczekamy, może niech zanieczyszczenie się odrobinę tutaj uspokoi. Czyli troszkę będzie lżejsze. Zresztą wiecie co? Nie ma się co bąblać. Tylko wydaje mi się, że tutaj tą stronę też od razu usunę. Ale będzie bolało. Ale będą narzekać. Tyle miejsc pracy poszło. Dobra, chodzi o to, żeby jak najszybciej się tu wszystko oczyściło. To na razie zostawimy. Budynek został opróżniony. Super! Przestań się opróżniać. Teraz możesz wchłaniać na nowo. Dobra. Jak to nam się będzie nam oczyszczało, to miejsce powoli, bo to z czasem się to stanie. Nie od razu, ale z czasem. To będziemy tutaj wrzucali. A zresztą z drugiej strony myślę, że możemy tutaj. To sobie zostawię wolne jeszcze na jakąś użyteczność. A możemy się pobawić i tutaj już powoli dorzucać. Oczywiście bez tych takich tam pierdółek. Możemy dorzucać tutaj biura. To sobie na razie zostawię wolne. Od tej strony powinno wszystko działać. Tak jest, zobaczcie, jak zużycie od razu spadło, jak się fabryki wyniosły. No, a teraz. To ja mam lepszy pomysł. To ja mam lepszy pomysł, moi drodzy. Biura jak biura, ale tutaj możemy wrzucić komercję. Haha, której teraz naprawdę bardzo potrzebujemy. Ja wiem, że na razie to wszystko jest zaplute, zatrute, ale co tam? Myślę, że ludzie dadzą sobie radę. Trochę będzie ich tam upało w krzyżu, ale za jakiś czas to się wszystko ładnie
wyprostuje. I tutaj jeszcze dodane, o. To się wszystko ładnie wyprostuje i będzie można spokojnie używać tego terenu. Ciekawe w jakim tempie. To całkiem szybko schodzi, zobaczcie. To nie jest tak źle. No, nawet te połączenia mi wyszły. Tutaj górą, tutaj dołem, a tutaj takie zwykłe, po prostu szybki wjazd i wyjazd. Oczywiście myślę, że jak tutaj by jeszcze jedno w razie czego było potrzebne, to też zakombinujemy coś. No powiem wam, że całkiem fajnie to wygląda. Dobra, ci się tu będą powoli budować, tym bardziej, że 21%, no wiedziałem, że to się tak musi skończyć, nie? To musiało tak być. Ale teraz co, komercja ruszy, wszystko ruszy, także powoli miasto się odbije. Powoli miasto się odbije. Tu miejsca na zabudowę jest full. Mogą firmy się tworzyć ile chcą, jedna po drugiej. Tutaj za chwilę też będzie full. Nie będę na razie czyścił tutaj tych fabryk, bo widzicie, że jednak niezadowolenie jest koszmarne. No, także to akurat się nie dziwię, bo jakby mi ktoś skasował robotę, to też bym się wkurzył. No, ale jest okej. Kasy na razie mamy dużo. Mam nadzieję, że miasto przez to nie umrze. No, już 20%, 1% gdzieś tam się zmniejszyło, więc powoli odrabiamy straty. Jednak jak firmy zaczną zatrudniać ludzi, to będzie zupełnie inaczej. Jestem ciekaw, co tutaj jest. Światowa bankowość, proszę bardzo. 8 pracowników, wszystkich ma zatrudnionych. Tutaj też. Jeden nawet przeedukowany. No dobra. Ale za to zobaczcie. Brakuje tego dla bardzo dobrze wykształconych. Tak, 8 pracowników? No to niby jest. Bo on jest jeden bardzo dobrze wykształcony, ale widzicie, na mniejszym tak jakby stanowisku gdzieś tam pracuje. No dobra, przeżyjemy to. Ile mamy? 19%. Powoli wszystko wzrasta. Wiem, że ludzie się tam zburzyli. Ale jak widać, proszę bardzo, już potrzebują ludzi do pracy. Fakt, że na razie mamy tylko przeedukowanych. No cóż, no nie moja wina, że wszyscy uwielbiają edukację. Chociaż tutaj, jak ewidentnie widzicie, kurde, mamy zakaz, że tak powiem. A może dodamy jeszcze dla bajeru, damy tak, recycling, zakaz palenia, parki, rekreacja, weźmiemy. Używanie rekreacji, to podatki, to nie, wyroki, izolacja, priorytet dla helikopterów. Myślę, że może mogą być takie tutaj ustawienia. Czy my mamy gdzieś tu jeszcze? No właśnie, mamy jakieś inne jeszcze dzielnice. Ta jest tak tutaj mała. A co my mamy tutaj za dzielnicę? Co ja tu kombinowałem? Aha, to znowu odwrotnie. To jest nacisk na edukację. No dobra, to niech się uczą, no. Przepisy, a my tu mieliśmy... Aha, zaopatrzenie, czujniki dymu. Dobra, to wrzućmy tu jakiś jeszcze recycling. Zakaz palenia. Okej. Tylko zastanawiam się, czemu to jest taki mały. Warto by to może było rozciągnąć na cały ten smrodliwy, nie? Na cały smrodek. Rozciągnijmy to. Bo to się może nam całkiem opłacić. O, brawo. Pięknie to zrobiłeś. No, okej. Teraz może być. A tutaj co my mamy? Recycling wrzućmy i zakaz palenia. No zdecydowanie tutaj powinno tak być. Jednak mimo wszystko tu jest uprawa lasów, tak? Czy coś w tym stylu. Więc zdecydowanie lepiej jakby tutaj był zakaz palenia. Będzie mniej pożarów. Przynajmniej tak myślę. No dobra, mamy 17%. Powoli wracamy na prostą. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie i miejsca pracy. No chętnie bym wyrzucił kolejne te, ale no nie mogę tego zrobić. Poczekajcie, bo wody zaczyna brakować.
Muszę dostawić kolejną pompę. Elegancko, dobra. Znaczy tutaj to już trochę hałasują, nie? Bo to zasięg ma dosyć duży. No ale miejmy nadzieję, że o właśnie, woda dzięki temu podskoczyła. To może jeszcze wrzucimy tutaj kolejną. Kolejne, tak jest. Kolejną utylizację ścieków. Stacja uzdatniania wody. Niech ona sobie będzie. Podłączymy ją oczywiście do kraników. No i teraz będziemy mieli naprawdę sporo zasobów do wykorzystania. Także mogą w razie czego za chwilę ludzie się pojawiać z powrotem. 16%. No powoli to odżywa zdecydowanie. Dobra, mamy już. Ło, poszło. Co byśmy mogli zrobić tutaj? A, to miało być to miejsce takie, gdzie mieliśmy mieć biura, ale tutaj dorzucimy sobie jeszcze, myślę, nie stanie się nic złego. Trochę więcej. Troszeczkę więcej miejsc na komercję. To będzie. Czekajcie, bo to mogę zrobić właśnie. Po co się tak pitole? Że ja to mogę robić większym, albo najlepiej w tym przypadku to w ogóle. O, tak będzie mi wygodniej, nie? No i to by było to, co bym tutaj chciał mieć. No, może jeszcze z odrobinę tu dorzucimy. I cały czas zastanawiam się, czy tu jeszcze wrzucimy biura, a tutaj komercję, czy to wszystko będą same biura, nie? Zobaczymy, czego będą ludziska potrzebować więcej. Być może tutaj nawet od razu ustawię tą komercję. Niech mają. Proszę bardzo. Wszystko tutaj pasuje. Jak słyszycie jakieś buczenie, to auta za oknem. Cały czas próbuje się chłodzić otwartym oknem, niestety. Czekajcie, tutaj można by wrzucić jeszcze dodatkowe biura, nie? Jak to zrobiłem? No dokładnie tak samo. Czyli tutaj by były w ten sposób miejsca pracy zagospodarowane i jeszcze tu, nie? Na razie tak, bo jak tu byśmy budowali jakąś drogę, to żeby nie przesadzać, bo to jest ładny park. No i dobra. Zobaczymy, jak to wyjdzie. 15% bezrobocie. Powoli to się wszystko rozwija. No ale jak widzicie, nie jest to aż takie łatwe, nie? To przejście z jednej firmy do drugiej odbywa się jednak dość drastycznie i kosztem niestety naszych mieszkańców. No nie ma się co oszukiwać, widzicie, bezrobocie nagle gwałtownie skoczyło w górę, mimo że miejsca dla firm są, to one tak szybko też się nie pojawiają. No jednak ten smrodek tutaj swoje robi, nie? Ale zobaczcie, jak to dość szybko się zmienia, więc to mi się bardzo podoba. Miejmy nadzieję, że tutaj też się będą pojawiać. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy ta gra rozpoznaje, że to jest rolnictwo i na przykład za dużo rolnictwa to nikt nie chce się budować. Czy dla niej po prostu rolnictwo to jest tak samo jak przemysł i nie ma znaczenia, czy to jest przemysł taki smrodzący, czy niesmrodzący. Przyznam się szczerze, że nie mam żadnego pojęcia. Okej, ale na razie to wygląda dobrze. Tutaj handelek się już osadza. To całkiem nieźle. Mamy już 14 tylko procent. Produkty przemysłu rolniczego. No właśnie, tego mamy dużo. Towarów dużo mniej. Naftowe. Trochę ludzi nam ucieka cały czas. Jednak powoli się to odradza. Ta gospodarka nasza. No trochę tak szaleńczo to zrobiłem, ale poszło. Mówiliście, żeby zrobić jeszcze okrągłe parki. Kurde, nie mam czasu, żeby nawet zajrzeć tam do tego edytora, ale to by było faktycznie fajne, jakbyśmy zrobili tu okrągły park. Chociaż, czekajcie, można poeksperymentować to w taki sposób, że stawiamy park, on jakąś ma, tutaj też postawię, zdecydowanie
ma jakieś swoje obszar działania i teraz możemy po prostu bawić się tak jakby tutaj wszystkimi dodatkami do tego, nie? Czyli sobie tam dobudowywać różne inne rzeczy. Na przykład przejście poprzek drogi tu i tu. Aha, ale to tak nie idzie. Czyli muszę to zrobić tak. Muszę to zrobić tak. I teraz jest ok. No dobra. Można jakieś drzewka tu posadzić pewnie. Jakieś parki. Uo, zobaczcie, to ja nawet nie wiedziałem, co ja mam. Piaskownica. Zobaczmy, jak wygląda piaskownica. Ona taka maleńka jest. A, no nie do końca taka maleńka, nie? Czyli wrzućmy tutaj gdzieś po piaskownicy. No tak, jakiś zestaw huśtawek. To też by było fajne. Co prawda zimą to średnio będzie się przydawało, ale powiedzmy, że będzie to wyglądać jakby na przygotowane było na lato. To też się przyda. Może coś większe by było. No to wszystko takie maleńkie. No i dobrze, ale taki zestaw rozrywkowy, nazwijmy to. Mamy tu jeszcze huśtawkę. Co to jest? Losowy kwiat. No nie, doniczkowych kwiatów zimą to nie bardzo. Piękna choinka. O tak, piękną choinkę możemy sobie gdzieś przy tym postawić. Niech będzie na każdym rogu. Sobie choineczka tam gdzieś stała. Co my tu jeszcze mamy? To wszystko są letnie dodatki. Gazony. Ale gazon to... Aha, to jest grządka. Dobrze myślę? Ale mało my z niej będziemy... Mało, no tak, mało będziemy widać, bo to zimą to kurde... Niewiele jest. Możliwości, czekajcie, to jest... To jest znowu zielony. A zobaczmy, jakby trawa wyglądała. To no, wcale nie było takie głupie. A, tylko pewnie jakaś ścieżka by do tego jeszcze musiała prowadzić, no bo tak to trochę... Pociesznie by to wszystko wyglądało. Mamy, proszę, tutaj są ciekawe, bo to już medieval, wchodzimy w medieval. Stonewall. A nie można tego zagiąć, nie? To potem dopiero move'em bym musiał to chyba przesuwać. Old farmy, kurczaki. Altanka, o. Gdzieś tutaj możemy sobie zrobić altankę. Mogę obrócić? Mogę. Żeby wejście było tu, od strony ulicy na przykład. O. Tutaj zrobimy w tą stronę. Tutaj może troszkę bardziej tak. Nie wiem, czy to ma sens tak gęsto tych altanek nawalać. Zróbmy to. Gdzie tu jest... No tu jest wejście, to o, tak niech sobie sterczy. Co my tu jeszcze mamy? Ja tak w sumie na razie to takie bardziej odkrywanie tego, co tu możemy w ogóle podziałać. O, i powiem wam, że to akurat ławeczki, to tak. To jak najbardziej ławeczki. Ławeczki to my i owszem, nie? To w każdym takim skwerku się przydaje. Pyk, pyk, tak chociaż po... O, zobaczcie, ludzie przychodzą. Aha, ale ludzie przychodzą tylko w tamto miejsce, jako że jest to park i oni traktują tylko ten jeden kawałek, że jest możliwy do wykorzystania. No trudno. Trochę to będzie dziwnie. O, przestawiłem źle. Źle ławeczkę. Ale będę mógł chyba to poprawić, nie? Czy nie bardzo? Możemy to przenieść? A lipa, nie możemy. Ale możemy zawsze usunąć. O! I postawić nową. No! Zaświeciły się lampki, bo już mówię, kurde, ta noc taka nieprzenikniona ciemność. Dobra, wrzućmy tutaj jedną. Tutaj drugą. Może jeszcze tu, właśnie.
No i teraz w sumie zakryć to jakimiś drzewkami. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy w ogóle dostępne. Znak ogrodu piwnego. No nie, 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 to nie będzie. Poidło dla psów. Śmietniki. No można by jaki ten śmietniczek gdzieś tutaj zawsze wrzucić. Tylko teraz, którą stroną? Właśnie, którą stroną? Tak? No i źle. Jeszcze jedno. Tak musiało być, dobra. Śmietniczek. Pętliczek, pętliczek. Co zrobi śmietniczek? Ono będzie sobie stał. Tutaj na wejściu i myślę, że... Kurde. Jak to się odwraca i w którą stronę on jest teraz zwrócony, nie? Dobrze, tylko za daleko? A, trudno. O, a tutaj niedobrze. A tutaj niedobrze, to obydwa poprawimy. Tu. A ten damy tu. No dobra, o, tak to nawet zadziałało. Dobra. Ale się dzisiaj bawię. Pierdołami. Nic konkretnego nie robię, tylko kurde stawiam jakieś duperelki. No nie no, z konkretnego coś tam zrobiliśmy, przenieśliśmy trochę. Wow, powiem wam, że no do... O kurde, trochę tego tu jest. Więcej się co prawda nada. Co to jest? Destroyed raw props, dobra. A raw to są, rozumiem, na... Middle... Co? Bike middle winter? Wow, a co to takiego? Widzicie tutaj coś? Ja nie bardzo. Przyznam się szczerze. Nie widzę tu nic ciekawego. Coś tam może jest. Tram Arrow, dobra. To na razie sobie... O, i tu mamy miejsca parkingowe. No ale tutaj jest miejsce nieparkingowe. Dobra, zróbmy trochę drzewek. Zróbmy trochę drzewek. Ciekawe ile tu się ich zmieści. Jakich takich dużych to się niewiele tu widzę mieści. Dobra, dodajmy trochę liściastych, które potraciły liście. To też istotne. Ale widzę, że pędzelek w takich miejscach to niezbyt działa. Trzeba jednak gdzieś samemu coś ustawić. Tu chyba nie. O właśnie. Tak tylko, że idiotycznie, żebym nie stawiał to w miejscach, gdzie coś się dzieje. Ło, ale to krzaczaste drzewiastko. Drzewska tutaj, proszę, takie wielkie nawet postawimy. Nie pomyślałem, że takie olbrzymie tutaj jeszcze nawet są. Czy tak nie przesadza? Przesada trochę, nie? Te będą lepsze. Myślę, że te będą lepsze i jakieś krzaczki. Halo? Tutaj gdzieniegdzie jakiś krzaczek się zawsze przyda, no. Dobra, czy mogę to zrobić pędzelkiem? O, za duży. Mogę, tylko że... Słabo wchodzi pędzelek. Tutaj za to mam olbrzymie drzewsko. No ale dobra, jedno są, czy tam dwa mogą być takie wielkie. Wydaje mi się, że jednak lepiej to, no właśnie, postawić tak. No trzeba przyznać, że zimową porą mniej urokliwe są te parki. Kupę roboty to zajęło, a efekt jest przynajmniej w moim wykonaniu mizerny. Pewnie jakby się ktoś lepiej na tym znał, to i lepiej by mu wyszło, nie? A tutaj może jednak gotowca jakiegoś wkleimy. To może wcale nie być taki zły pomysł z tych zimowych. Na przykład park. O właśnie. Znaczy nie, fajnie by było jak on by był. Czyli tak, to jest teraz niepotrzebne, bo nam bardziej przeszkadza niż pomaga. I tak chciał go... Może tu. Tak kurde, nie, niesymetrycznie to idzie, nie?
Najlepiej to by było go gdzieś tu na środku wrzucić, no ale to lipa, bo wtedy będzie krzyczało dojazd, dojście do drogi pewnie. A tutaj nie mam wyboru za bardzo. No dobra, postawiliśmy go tak. No nie będzie ładnie, ale będzie działało. I z drugiej strony jakiś park z bałwanami. Resztę uzupełnimy zielskiem. Zielsko, chodź. Zielsko przyszło. No, wygląda to mniej, że tak powiem, uszeregowane, ale tak trochę bardziej spontanicznie. Może nawet lepiej niż. Nawet na pewno lepiej niż tam. Jednak to ma swój urok, jak to jest zrobione anarchii w tym. Dobra. Tutaj zrobiliśmy porządek. Czy my mamy 6%? Ok, mamy 6%. No i potrzeba nam, widzicie, teraz już potrzeba nam budynków mieszkalnych, nie? Ale ja jeszcze, zanim zrobię te budynki, to przeprowadzimy kolejną czystkę. Jeśli chodzi o przemysł. I zamiast przemysłu wrzucimy tutaj handel. Handel, handel i jeszcze raz handel. Bo tu się zastanawiam, co tu jest. Tu jest elektrownia węglowa. No elektrownię węglową, kurczę, no trzeba będzie przenieść. Tutaj na przykład. Zobaczymy, czy nic. Tu się trochę nałożyło na siebie, ale mam nadzieję, że dojedzie tutaj węgiel. Dobra. A tu będziemy mogli zalepić tam dziurę, proszę bardzo. O właśnie. Nawet pozwolę sobie usunąć nie drogę, no ale niechcący drogę też chlasnąłem, więc muszę ją poprawić. Ok. Dobra. I u góry tutaj te resztki przemysłu też podziękujemy. A wrzucimy tutaj za to handelek. Dobra, tam tutaj nie, bo jak będziemy drogę ciągnąć, to nie ma sensu. A, i tu trzeba poprzenosić, bo widzę, że są kolejne rzeczy do przeniesienia. Elektrownie, elektrownie. No tak, tu nie mogę. Tutaj nie dam rady. Może przenieśmy ją. Właśnie, dokąd? Na razie chyba donikąd. Budynek płonie. Och nie. Och tak. Wiecie co? Tutaj byśmy musieli już gdzieś zrobić przedłużenie. Tak za 40. I następne 20. O, i tutaj będziemy na razie przerzucać sobie te budynki, które jeszcze trochę smrodzą. Inaczej nam tu nie pasują. Dobra, czy prądu? Właśnie, jeśli tak się bawimy, to musimy najpierw przygotować grunt pod prąd, żeby nam tu wszystko ładnie zadziałało. No, tu źle to zrobiłem, ale dobra, poradziłem sobie. I teraz mogę spokojnie przenosić. Wiedząc, że nie stracę tutaj, nie? Recycling center. O, też jest zdecydowanie. Boom. Ok. Zobaczmy teraz właśnie. Tu brakuje nam jeszcze miejsca na. O, i tu jeszcze zostały. No to do widzenia. Tu fabryczki żegnamy. Znowu troszkę ludzie stracą pracę, no ale trudno. Przeżyją. Na razie tutaj mają smrodziucha. Będziemy tego smrodziucha powoli przenosić gdzieś tutaj. A, tutaj wody nie ma. Już chwileczkę, już będzie. Proszę się nie stresować. Woda już płynie. No i dobra. Wygląda to całkiem nieźle.
Teraz tu będzie pewnie ziemia odpoczywała. No, tutaj już mamy wyczyszczoną. A, tu są jeszcze smrody. No, widzicie, nikt nic nie mówi. A to jeszcze jest elektrownia jedna. Miejsce po niej oczywiście do zagospodarowania. Czy ja zrobiłem dobrze? Nie, źle zrobiłem. Bo zrobiłem tutaj lekko, a ma być gęsto. A, i tutaj jeszcze. Do wywalenia. I handelek? Nie, tutaj zostawimy luz. Zostawimy puste miejsce. Zobaczymy, co tutaj wrzucimy kiedyś tam przy okazji. Dobra, popatrzmy, jak to teraz wygląda z podziałem. No dobra, znowu troszkę będzie, ale 5%. Ludzie jak zwykle narzekają, no ale cóż, nie dziwię im się, nie dziwię im się, mówię, likwidujemy zakłady pracy. Co prawda dajemy w zamian możliwość budowania się następnym, ale to jest zawsze jakaś zwłoka w tym wszystkim. Gdzieś to będzie na pewno trwało. Zastanawiam się tak, no tutaj nie ma sensu wyłączyć tą anarchię. Dobra, zrobimy na 20 U. Dobra, dodajmy jeszcze 10. Jednak muszę włączyć tę anarchię, tak jak mówicie. Czasami ona powoduje. O co powoduje? Dobra, jest jak jest. A tu byśmy mogli mieć zwykły przemysł. Takiego śmierdziucha. Może ludzie po prostu lubią sobie w tych śmierdzących miejscach pracować. Mam takie dziwne wrażenie, że tak faktycznie tutaj jest. Że część z ludzi lubi takie miejsca i woli pracować w tych miejscach niż w innych. Dobra, tutaj nie ma ten. Prąd jest. Wodę. Dorzućmy tutaj wodę. A to może dorzućmy od razu właśnie głównym połączeniem. Dobra. No, moi drodzy. Trochę się dzisiaj narobiłem. Nabudowaliśmy, naprzerabialiśmy tego miasta. To miasto faktycznie przerobione jest. I teraz tutaj w tym rogu i tutaj jeszcze trzeba będzie zapełnić takimiś mieszkańcami, nie? No głupio by było, żeby tak nie było. A co tutaj jest? To są jakieś resztki starych mostów, stare domki. No proszę, może jakąś marinę albo port byśmy postawili? No zobaczymy, nie? Na razie to wszystko się ładnie kula. Aż jestem zdziwiony, że naprawdę to miasto sobie daje radę przy tych moich mizernych umiejętnościach. Zobaczcie, naprawdę to jakoś się toczy wszędzie. Gdzieś te drogi się nawet nie korkują za bardzo. A w niektórych miejscach są, ale to są światła, więc to po prostu na światłach wiadomo, że tak jest. 3% tylko, 3%, kurde, tylko 3%, jeśli chodzi o bezrobocie. To jest super sprawa. No i wysokie zapotrzebowanie na mieszkania. No wiadomo, no tutaj będzie potrzeba, od razu może rozbuduję to miejsce o kawałek. Tylko czy tutaj będziemy mieli handel? Może być handel, nie? Ale handel to sobie poradzi. Możemy go faktycznie o ciupinkę mniej gdzieś tutaj zrobić. O, tak dotąd. Myślę, że dałoby radę. I tutaj ten kawałek wykorzystamy pod mieszkania. I być może nawet tutaj tą stronę też. Taki przynajmniej pomysł mam w głowie. Po tej stronie zrobimy taką niską, raczej nie, rzadką. No, jak to się nazywa? Niska, gęsta. Małe zagęszczenie. No, o małym zagęszczeniu. Takie, wiecie. Domki sobie ładne nad wodą. A to zrobimy nadal duże zagęszczenie, żeby jednak tych ludzi w dużej ilości się tutaj nam mieściło. No powiem wam, że miasto, kurde, całkiem nieźle to wygląda. No teraz trochę straciliśmy ludzi. No i nadal umierają może. Albo uciekają. Też jest taka opcja. 79% zdrowia. No pewnie dlatego, że posadzone są tutaj na tych smrodach. Ale myślę, że są. Dobrze tak patrzę? Dobrze. Ale smrody powoli będą. No właśnie, powoli będą znikać.
Więc to też nam się, zobaczcie, 3% średni stopień zanieczyszczenia, to było, jej, to jak za darmo. Czy jak za darmo, jak nic. Wszyscy są zadowoleni, wszystko się tu ładnie rozwija, to mi się podoba, funkcjonuje normalnie. Dostępne miejsca pracy, no wiadomo, ludzi ma, o, już coraz więcej ludzi będzie chciało przychodzić tutaj, no i dobrze, dobrze. Postawimy jeszcze trochę przychodni, żeby zwiększyć tutaj oczywiście średnie zdrowie naszych mieszkańców. Dodamy jeszcze nowych usług. Kasy trochę mamy, 19 tysięcy. Myślę, że jak ludzie dojdą, to będzie jeszcze większa kasa i przemysł się rozwinie, to będą ładnie płacić. No dobrze, moi drodzy, ja Wam dziękuję serdecznie. A, dodam jeszcze to, że w opisie będzie link do kanału, gdzie kolega tam zaproponował swoje rozwiązanie, jeśli chodzi o budowę miasta Maro, i warto obejrzeć, zobaczycie, ładnie, ładnie to robi. No ja nie mam w ogóle drygu do tego, zresztą i czasu też nie mam, bo no widzicie, pobudowanie dosłownie dwóch rozjazdów, przeniesienie trochę przemysłu zajęło mi kupaśną ilość czasu. Nie ma człowiek jeszcze wprawy i nie mogę też poświęcić go więcej, choćbym nawet chciał. Także teraz już i tak naginam, że tak powiem, swój czas po to, żeby ponagrywać te wszystkie odcinki. Dlatego wy się mi pytacie, to tak rzadko się one pojawiają. No kurde, no po prostu zarobiony jestem, jak to mówią, no i to tak naprawdę zarobiony. O, a tu mi się nie podoba, coś tak dziwnie to wszystko wygląda. Zarobiony jestem i to właśnie jest najgorsze w tym wszystkim, że kurde, człowiek jest zarobiony. I tak to wychodzi, że się nie może wyrobić. Dobra. Dobra, moi drodzy, nie kombinuję, bo bym tak tu poprawiał, a naprawdę muszę kończyć. To co, to do zobaczenia w następnych filmach, moi drodzy. Wybaczcie mi naprawdę, jeżeli jakiś gdzieś odcinek któregoś dnia się nie pokaże, albo jakiś film wypadnie w danym dniu, po prostu nie mam na serio czasu. Tak to u mnie jest, że kurczę, wszyscy inni idą na wakacje, a ja mam wtedy 5 razy więcej roboty. No nic. To trzymajcie się. Pozdrawiam Was, moi drodzy. Hej, hej. A, no gdzie pozdrawiam? Przecież w ogóle nie puściłem po tych drogach jeszcze nawet. Nawet nie widzieliśmy, jak tu się jeździ, nie? Tylko teraz kurczę, jak tutaj zrobić, żeby przejechać z jednego miejsca na drugi i nie wylecieć od razu na autostradę? No spróbujemy. Spróbujemy szczęścia. Może jakaś śmieciarka, może jakiś inny. Sprzęt użyteczności publicznej będzie tu jeździł i odśnieżał, chociaż na razie śnieg nie pada, więc nie możemy się załapać. Zaryzykujemy, może ktoś będzie leciał w tamtą stronę. Do centrum multimediów. Nie, to nie. Jakby leciał gdzieś na. A, wyjeżdża z miasta, to nie. Idzie do. Też nie. Też centrum multimediów. Zobaczcie, wszyscy kurde, tylko komercja i komercja. No, do roboty to nikomu się nie chce, nie? Ale czekajcie, jest szansa, że tu wybierzemy sobie kogoś właśnie. Kogoś, kto do domu będzie leciał. Pracuje, zobaczymy. Zobaczymy tego. Dobra, ja już nie marudzę. Przejedziemy się kawałek, zobaczymy dokąd nas zawiezie, nie? Czy na autostradę? No niestety na autostradę, ale zobaczymy, może będzie wjeżdżał tutaj, jest. No to taka minimalna, króciutka przejażdżka po tym naszym mieście. Ło, ale kominy dymią, ło kurde, no dobra, ale tam już nie dymią, bo tam żeśmy wynieśli je. No, a to sobie proszę bardzo, leci, leci, to ja się zmywam. Jeszcze raz, trzymajcie się, pozdrawiam was, hej, hej.